Dobra. Głośniej. Dzień dobry, witam serdecznie, dobry wieczór. Przepraszam, ale coś nagrzebałam. Słuchajcie, ja może przedstawię. Ja was zapraszałem wszystkich przez ostatnie kilka dni do tego live'a, bo miał być to wyjątkowy live i mam nadzieję, że docenicie obecność tej oj, Krzysiu, teraz nie mogę. Tej pięknej kobiety z niesamowitą wiedzą, Marta Banasiak. Dzień dobry. Czekaj, bo mi tutaj kolega wbija na live'a. Czy mam mówić Marta, czy pani Marta? Oczywiście po imieniu, proszę. Super, ja jestem Marek, to jest moja mamusia Stasia. Stasiu, perełeczko. Zacina mi, mówią. Dobra, to ja sobie na chwilę położę telefon, bo piszą mi, że zacina. Słuchajcie, Marta mieszka w Szczecinie i na co dzień zajmuje się pomaganiem ludzi. Miałem okazję wczoraj przez godzinę czasu rozmawiać z Martą. Niesamowita wiedza, niesamowita fachowość. Wiecie o tym, że ja bardzo zdrowy tryb życia prowadzę, ale to, co Marta sobą prezentuje i ta jej wiedza, to jest kilka pięter jeszcze wyżej niż ja. Marta ma taki TikTok, który się nazywa Zielarz Podkreśnik Polska. I chcielibyśmy dzisiaj poruszyć kilka tematów, które żeśmy wczoraj wspólnie ustalili. Wiem, że was zawsze interesują tematy zdrowego żywienia, tematy dotyczące metali ciężkich w organizmie, a także tematy związane i z Alzheimerem, i z nowotworami, bo wiem, że na naszych live'ach są też takie osoby. I teraz, kochani, prośba. Tu muszą być dzisiaj zasięgi, muszą być zasięgi. Chciałbym, żeby przynajmniej te 200-300 osób było na live'ie. Dlatego tapujcie i udostępniajcie. I zaczynamy, Marta. Nowotwory i dlaczego chorujemy? No właśnie, taką mi reklamę zrobiłeś, że teraz będę chyba bała się, że powiem coś nie tak. Nie będziesz się bała, bo wczoraj godzinę z tobą rozmawiałem i 5 razy próbowałem kończyć. Ale nie na live'ie. Spoko, nie przejmuj się, nie czytaj komentarzy, które tam są u ciebie. Ja będę czytał te komentarze, które będą mi się pojawiać. Dobrze. No dobrze, no to zacznijmy sobie od tych nowotworów. To może ja tak opowiem o tych nowotworach z punktu widzenia medycyny chińskiej, ponieważ jest to moim zdaniem taki najlepszy sposób na wyjaśnienie tego, co dzieje się w naszym organizmie. Otóż z punktu widzenia medycyny chińskiej nowotwory to jest całkowita utrata struktury organizmu. Całkowita utrata struktury organizmu. Niekoniecznie ta utrata struktury wiąże się z organem, w którym mamy do czynienia z nowotworem. I teraz idąc dalej, wszystkie osoby, które mają nowotwory, to są osoby, które są skrajnie wycieńczone. To jest słowo klucz. Dlaczego wycieńczone? Dlatego, że to wiąże się z wieloma niedoborami w tym organizmie, nie tylko z niedoborami witamin czy też minerałów. I teraz z punktu widzenia medycyny chińskiej, kiedy dochodzi do choroby, to ta choroba najczęściej bierze się z zimna. I teraz skąd to się bierze? Otóż my przy tych naszych nawykach żywieniowych zwykliśmy odżywiać się wszystkim tym, co nas wychładza i nie spożywamy takich produktów, które by nam podgrzały termikę, chociażby układu pokarmowego, który tego potrzebuje. Bo przecież jeśli my żywimy się glutenem, czyli chlebem, zbożami, jeśli my wpierniczamy sery zimą, twarogi, serki wiejskie, a większość osób właśnie w taki sposób odżywia się na co dzień, prawda? Jeśli my w kółko na okrągło jemy ziemniaki, schabowego, mało jakichś takich naprawdę produktów, które by nam ten organizm odżywiły, no to my na przestrzeni lat doprowadzamy swój organizm do destrukcji. Takiej całkowitej, dlatego że my tym pożywieniem ani nie wspieramy układu pokarmowego, wręcz przeciwnie, ani nie wspieramy wątroby, która potrzebuje surowizny, żeby się oczyścić. Wątroba nie jest w stanie się oczyszczać, jeśli my nie dostarczamy pokarmów surowych, to jest raz. Dwa,
Wątroba nie jest w stanie się oczyszczać, jeśli my w organizmie nie mamy siarki. O czym też niewiele osób wie. I teraz idąc dalej. Układ pokarmowy, zwłaszcza żołądek, może nie tyle żołądek, ale powiedzmy sobie śledziona, która odpowiada za przekształcanie tej energii z pożywienia w energię, którą ona może przekazać do naszych organów, potrzebuje już zupełnie innego odżywiania. I te śledziony u nas, u Polaków i u wielu innych osób są bardzo mocno zaniedbane, ponieważ to właśnie śledziona potrzebuje ogrzania, takiego zaopiekowania. Ona bardzo lubi takie zioła, przyprawy, które są termicznie ciepłe. I takim ogromnym błędem ja uważam Polaków, myślę, że nie tylko Polaków, więc powiedzmy sobie, że ogromnym błędem ludzi jest to, że oni albo nie jedzą śniadania, albo jedzą te śniadania na zimno. To doprowadza do szeregu chorób, infekcji, do tego, że coś się ciągle z tymi ludźmi dzieje. Żeby rzeczywiście ludzie zaczęli dbać o siebie, to powinni rozpocząć dzień od śniadania, ale takiego, które sobie ugotują i które będzie zrobione na ciepło. To jest już od rana nasz krok do tego, żeby nasze ciało mogło na przestrzeni czasu, tygodni, miesięcy wyzdrowieć i żeby miało odpowiednie pokarmy do tego, żeby te organy odpowiednio funkcjonowały. Ja po tym filmie, który udostępniłam właśnie na TikToku odnośnie nowotworów, wiele osób do mnie dzwoniło i z chorobami przewlekłymi, i z chorobami nowotworowymi. I teraz, tak jak wczoraj rozmawialiśmy o cenach tych moich usług, to ja sobie zdałam też sprawę, że z jednej strony nie każdego stać na to, żeby skorzystać z takiej fitoterapii przywracającej zdrowie. A z drugiej strony olśniło mnie dzisiaj i przypomniało mi się, że przecież ja mam fantastyczny poradnik, który mówi o utrzymaniu odporności w organizmie. Nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, czy nie powinnam. Poczekaj. Posłuchajcie, kochani, bo mi zadajecie pytania, które chcecie, żebym przekazał Marcie. Pozwólmy, żeby ten temat Marta zakończyła, a potem najwyżej, jak wyczerpiemy wszystkie tematy, które żeśmy sobie z Martą przygotowali, będę prosił Was o pytania, dobrze? Powiedz o tym poradniku, oczywiście. To jest poradnik. Ja go wysyłam w formacie PDF. On kosztuje jedyne 25 zł. I teraz on opowiada właśnie o przeziębienia, infekcje, nowotwory. Ja tutaj opisuję po prostu, czym te nowotwory są i skąd one się biorą, ale to jest też poradnik, który powinny nabyć osoby chorujące przewlekle, dlatego że nie jest... Tak to się mówi, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, tak? Nie ma takiej dużej rozbieżności pomiędzy takimi chorobami typu infekcje, grypy, które się pojawiają nagminnie u ludzi, a chorobami przewlekłymi i nowotworami. I teraz ten poradnik jest napisany w taki sposób, że już samo zastosowanie się do tego, co ja tam zawarłam, może bardzo dużo zmienić w zdrowiu i życiu wszystkich ludzi. Jest to niesamowite. Ja uważam, że to jest najlepszy poradnik, jaki ja zrobiłam, bo tam jest niewiele stron, duża czcionka i bardzo dużo informacji. No to tyle. Nie o poradniku mieliśmy dzisiaj rozmawiać. Posłuchajcie, pytają się, gdzie można nabyć taki poradnik? Najlepiej byłoby wejść na moją stronę internetową zielaszpolska.pl i tam, jak wejdziemy w zakładkę usługi, poradniki i wtedy odszukać sobie przeziębienia, grypa, infekcje i tam są informacje z numerem konta i tak dalej, co trzeba zrobić. Jeszcze raz, jakbyś powtórzyła, Marta, stronę internetową. zielaszpolska.pl. Super. Czy my będziemy jeszcze o tym raku mówić, o tych nowotworach? Bo jednak są tu osoby, które borykają się z tym problemem. No dobrze, tylko teraz jeśli my mamy mówić dalej o nowotworach, no to jest tak naprawdę zgłębienie, czy to jest powiązanie z tym wszystkim, o czym mielibyśmy rozmawiać, co mieliśmy w planie, prawda?
No bo przecież te nowotwory nie biorą się znikąd. Żeby organizm utracił strukturę, to on musi być poważnie zatruty i poważnie osłabiony, prawda? I teraz, jeśli on jest zatruty i osłabiony, no to powinniśmy sobie zadać pytanie, czym? No i tam trochę z tych rzeczy mieliśmy, prawda? To jest między innymi fluor. Fluor, jak wiadomo, on był stosowany w obozach koncentracyjnych po to, żeby ludzie się nie buntowali. Poczekaj, Martusia. Tak? Kochani, teraz posłuchajcie, co Marta wam powie. Ja wam od wielu miesięcy o tym mówiłem, a teraz dowód na to, że nie myliłem się. Posłuchajcie, co Marta wam powie. No, proszę bardzo. No, więc jeszcze raz, fluor był stosowany w obozach koncentracyjnych po to, żeby ludzie się nie buntowali, żeby nie myśleli samodzielnie i żeby byli tacy po prostu, bo wiecie, kiedy my jesteśmy zatruci fluorem, to nam czas ucieka między palcami. Rano wstajemy, nie wiemy za bardzo, co się z nami stało i nagle cały dzień minął, my byliśmy w pracy, nie wiemy, co się działo w międzyczasie i takie mamy poklatkowe, możemy powiedzieć, że takie utraty świadomości, o, jeśli jesteśmy bardzo mocno zatruci tym fluorem. Fluor też jest o tyle niebezpieczny, że on wywołuje między innymi raka kości i raka wątroby. A więc jeśli pójdziemy tym tropem, to istnieje prawdopodobieństwo, że to fluor odpowiada również za białaczki i schorzenia gdzieś tam w szpiku i kości. Niestety problemem tych wszystkich metali, powiedzmy sobie metali ciężkich, tak, czy toksyn, jest to, że one kumulują się w naszym organizmie i niestety przenikają przez łożysko, a więc mama, która się nie przygotowała do ciąży, może urodzić chore dziecko, ale to dziecko może się nie urodzić chore w takim sensie, że coś mu będzie dolegało genetycznie, ale na przestrzeni lat to dziecko może mieć różnego rodzaju problemy zdrowotne. Jest to bardzo niebezpieczne. Niebezpieczne jest to, że kobiety nie są świadome tego zagrożenia. I ja jestem tak naprawdę, odkąd sama byłam w ciąży, bardzo mocno rozżalona w tym zakresie, ponieważ mnie nikt o tym nie poinformował, że łożysko nie pełni funkcji ochronnej, bardziej odżywczą, ponieważ jaka to jest funkcja ochronna, kiedy pasożyty przenikają do dziecka, kiedy ołów przenika do dziecka, kiedy rtęć przenika do tego małego dziecka, które się kształtuje. Aluminium, fluor, to wszystko przenika przez łożystko do dziecka. Więc jak te dzieci, które się rodzą teraz, w tych naszych obecnych czasach, mają być zdrowe? Takie pytanie należy sobie zadać. I teraz, jeśli chodzi o ten fluor, to należy pamiętać, że jeśli mamy problemy, na przykład z zębami, typu, co to może być, paradontoza, dziąsła nam krwawią, tak? No to jest to objaw zatrucia fluorem. Więc powinniśmy jak najszybciej odstawić pasty z fluorem, to jest raz. Nie mamy pewności, czy woda w Polsce jest, do wody w Polsce jest dodawany fluor, czy nie, bo różne źródła podają różnie, nie wiemy tego. Natomiast pasty bez fluoru można kupić w sklepach, są one powszechnie dostępne, to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że bardzo prostym przepisem na zrobienie sobie pasty bez fluoru jest po prostu wymieszanie oleju kokosowego z kurkumą. Po tygodniu nie będziecie potrzebować piaskowania zębów i wizyt u dentysty. Czyli mamy fluor, to jest to, o czym mówiłem od wielu miesięcy, żeby po prostu szukać sobie pasty, jeżeli już nie chcecie zrobić, szukać sobie pasty z jaja na przykład bez fluoru. W każdej aptece bez problemu dostaniecie. Jakie masz zdanie, Marta, na temat aluminium? O, aluminium to jest kolejny super, świetny temat rzeka. I z tym aluminium mamy, moi drodzy, ogromny problem. Ponieważ ono jest wszędzie. Nawet jeśli my sobie kupujemy garnki teflonowe, no to ja nie wiem, czy ktoś z was w ogóle przeczytał informacje, z czego te garnki w ogóle się składają. Bo one są z powłoki aluminiowej, pokryte teflonem. W związku z czym my dostarczamy do swojego organizmu nie tylko ksenoestrogeny z tego teflonu, które nam zaburzają naszą gospodarkę hormonalną, ale również jony aluminium. I wiecie co? Jeśli
przychodzi taki sezon. Coś pika to u mnie? U was? Kontynuuj, kontynuuj. Jeśli przychodzi sezon letni, taki wiosenny, grillowy, to moim zdaniem to woła o pomstę do nieba. Jak wiele osób piecze mięso i różnego rodzaju zdrowe szaszłyki warzywne, oni uważają, że jest to zdrowe, na tackach aluminiowych. No moi drodzy, zastanówmy się nad tym, co robimy. I teraz, moi drodzy, jeśli chodzi o aluminium, to jest ono bardzo mocno jest ono bardzo mocno, jak to powiedzieć, no, to jest taka toksyna, której my nie możemy się wystrzec, ponieważ ona jest wszędzie. I teraz ono jest o tyle niebezpieczne, że ono konkuruje w naszym organizmie z transferazą. Przepraszam, nie z transferazą, tylko z transferyną. Transferyna jest białkiem osocza, które przenosi nam jony żelaza. I teraz, w zależności od tego, jakie my mamy pH we krwi, to do tej transferyny przyłączy się albo żelazo, albo aluminium. I tutaj już widzimy, że problemy z anemią, tak? Są wynikiem nie niedoboru żelaza, a mogą być wynikiem zatrucia aluminium. I teraz to, co jest takie najgorsze, to mi to powiedziała moja pani profesor od medycyny chińskiej, że aluminium jest takim dziadostwem, które reaguje zarówno w kwasach, jak i w zasadach. A więc nawet jeśli my sobie odkwasimy organizm, to aluminium i tak będzie reagowało. I teraz w jaki sposób ono reaguje? Ono zmienia biodostępność pierwiastków, które my dostarczamy do swojego organizmu. Między innymi zmienia biodostępność właśnie żelaza, cynku czy manganu. Tym pikaniem się nie przejmuj, to znaczy, że prawdopodobnie ktoś cię zaprasza do live'u czy coś. To tam w ogóle nie zwracaj uwagę na to. No to Tutaj dziewczyny. Tak, to u ciebie jest. Tam się dziewczyny pytają odnośnie używania takich torebek aluminiowych do pakowania kanapek do szkoły. No, moje drogie dziewczyny, no, jakie aluminiowe torebki? Są papierowe. Jan niezbędny, papierowe torebki. Pakujemy to dziecko w papierową torebkę, chowamy do pudełka na kanapki i w takiej formie dajemy to dziecku. Jakie aluminiowe? Marcusia, tak. No, proszę bardzo, proszę, kontynuuj. Tak, z jednej strony u mnie na kanale na YouTubie znajdziecie kilka filmów odnośnie aluminium. Jeden trwa ponad godzinę. Tych filmów nie ma na TikToku, ponieważ mi się tego nie chce dzielić na party. Druga rzecz. Są filmy, trzeba sobie poszukać w internecie, były przeprowadzane doświadczenia, bo panowało takie przeświadczenie, że aluminium przedostaje się do jedzenia tylko w czasie, kiedy jest podgrzewane. Natomiast w tych badaniach udowodniono, że aluminium przedostaje się do jedzenia nawet jeśli my zapakujemy i wstawimy do lodówki, czyli nawet wtedy, kiedy jest zimno. To aluminium cały czas reaguje z żywnością. I teraz proszę zwrócić uwagę na to, że jeśli my kupujemy mleko w kartonie, tam jest wszystko wyściełane aluminium. Puszki, tak, tak, tak. Słuszna, słuszna racja. Puszki, w których my kupujemy jedzenie, konserwy, to wszystko jest aluminium, moi drodzy. Słuszna racja. Tego dziadostwa jest wszędzie. I teraz, jeśli mówimy już o aluminium, to wspomnijmy również o ołowiu. O nim nie było mowy, ale tu trzeba po prostu też powiedzieć o ołowiu. Ołów jest po prostu wszechobecny. Jest go bardzo dużo i teraz, jeśli my sobie połączymy zatrucie aluminium i ołowiem, no to mamy tutaj, moi drodzy, wypisz, wymaluj, choroba Parkinsona, Alzheimera i nie wiemy, co mamy zrobić, żeby to odtruć. Ten temat jest bardzo mocno skomplikowany, bo trzeba to odtruwać wielowymiarowo, ale moi drodzy, jeśli chodzi o ołów, to objawy zatrucia zarówno ołowiem, rtęcią, jak i aluminium, one bywają naprawdę bardzo mocno podobne i są mylone. To, co jest ciekawe, to nie ma sensu robić sobie nawet badań
z włosa, które są pieruńsko drogie i ludzie bardzo często wydają na to pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że to, co my mamy we włosach, jest tylko 1/5 tego, co my mamy w organizmie. I teraz, jeśli my chcemy mówić o ołowiu, proszę zwrócić uwagę na to, jak wiele osób ma zimne dłonie i stopy. Albo jeszcze lepiej, bo jest wiele osób, które chodzą do lekarza. Ja byłam jedną z takich osób, bo ja miałam zawsze bardzo niską temperaturę ciała. Mi zawsze było zimno i ja miałam obniżoną temperaturę ciała. Ja nigdy nie miałam 36,6. Miałam około 36, a czasami mi spadało nawet 35,8. I moja lekarka nie potrafiła mi odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego. A powodem tego jest zatrucie ołowiem. A więc jeśli ktoś ma z tym problem, to już powinna mu się zapalić czerwona lampka, że to są metale ciężkie, które należy powoli zacząć wyprowadzać z organizmu. I teraz, czy ołów, czy aluminium, czy rtęć, moi drodzy, to wszystko, tak jak wspomniałam, to się przedostaje przez łożysko do dziecka. Ołów ma zdolność do kumulowania się w kościach. On ma taką dosyć długą drogę swoją wędrówki. Proszę sobie wyobrazić, że jeśli my wdychamy ołów z powietrza i on się dostanie do płuc i ktoś choruje, bo choroba jest tylko i wyłącznie reakcją organizmu na to, żeby on się pozbył czegoś, a w płucach nam się dużo różnego rodzaju nieczystości zbiera, więc organizm tam nagromadzi śluz i chce, żebyśmy to wydalili. I teraz jeśli my to połykamy, to my jeszcze raz te wszystkie toksyny wprowadzamy do organizmu. No właśnie, to może być tak jak z moją mamą, gdzie ona często po prostu z tą flegmą nie potrafi sobie dać radę. Myślisz, że to jest to, czy to raczej etap przebiegu choroby Alzheimera? To znaczy, to jest na pewno etap przebiegu choroby, tak? Natomiast jeśli mamy do czynienia ze zdrowymi ludźmi i dziećmi, to dzieci należy przygotowywać i uczyć tego, żeby one to wszystko wykasływały na zewnątrz, na chusteczkę, do zlewu, gdziekolwiek, nos wydmuchiwały, a nie żeby to wszystko wprowadzać jeszcze raz. I teraz to, co jest takie ważne przy metalach ciężkich, to jest takie białko, które się nazywa metalotioenina. I to jest taka substancja, która jest niezbędna do tego, żeby w ogóle wyprowadzać metale ciężkie z naszego organizmu. I to nie tylko rtęć. No generalnie, jeśli my mówimy o rtęci, to rtęć wychodzi tylko z metalotioniną. Natomiast wszystkie inne, przynajmniej większość tych toksyn, które my mamy w organizmie, również wymaga metalotioniny do tego, żeby ona nam wyprowadziła te toksyny z organizmu. I tutaj już idąc tym tropem, do metalotioniny, żeby zbudować w ogóle tą cząsteczkę, która będzie nam wychwytywać metale ciężkie, potrzebny jest cynk, ale też cysteina. I teraz, jeśli my sobie pomyślimy o tym, w jaki sposób odżywiają się ludzie, to gdzie my tam mamy cynk? Już nie wspominając o tym, żeby cysteina się stworzyła, tak? Ale no dobrze, zakładając, że nasz organizm sobie poradzi i ma tą cysteinę, to gdzie my mamy cynk? Nie mamy cynku. A jeszcze musimy wziąć pod uwagę to, żeby ta forma cynku była przyswajalna, bo większość tabletek, które my kupujemy sobie w sklepach, w aptekach, ma substancje, które nam zaburzają wchłanianie nie tylko tych witamin, ale również wchłanianie substancji odżywczych z pożywienia. I na to należy zwracać uwagę. Czyli jeśli my chcemy się odtruwać, to przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby w naszym organizmie była odpowiednia ilość cynku. To, o czym wspomnieliśmy na samym początku, wątroba nie jest w stanie odtruwać się bez siarki, prawda? I teraz możemy sobie jeszcze pójść o krok dalej. Kolejny pierwiastek, którego ludzie mają ogromne niedobory, to jest magnez. I teraz, kiedy mamy do czynienia z osobami cierpiącymi na choroby krążeniowe, na choroby związane z kośćmi, tak, osteoporoza, gdzieś tam w wieku, już ludzie w wieku 40 lat potrafią chorować na osteoporozę, no to
To, co, to znaczy tak, lekarze każą zażywać wapń. Tak to wygląda. O, może tak. Z punktu widzenia medycznego należy spożywać wapń. Z punktu widzenia medycyny ortomolekularnej, czyli tej takiej promowanej przez tych naszych wszystkich super wszechwiedzących lekarzy i tak dalej, no to witamina D, bo przecież ten wapń trzeba jakoś ukierunkować, prawda? A i przy okazji jeszcze mówienia o ołowiu, ja zapomniałam Wam dodać, że w momencie, kiedy my jesteśmy zatruci ołowiem, to organizm celowo zaniża nam poziom witaminy D, ponieważ witamina D wzmaga uwalnianie ołowiu z tkanek, a więc dochodzi do toksycznego zatrucia organizmu. I teraz, kiedy my chcemy ograniczyć wchłanianie tego ołowiu do organizmu, to powinniśmy suplementować wapń i fosfor, ponieważ te dwa pierwiastki zapobiegają wchłanianiu się ołowiu i zostały przeprowadzone badania naukowe, można sobie o tym przeczytać w Toksykologii Współczesnej Witolda Sańczuka, na podstawie których stwierdzono, że właśnie te dwa pierwiastki nas ochronią przed tym zatruciem. I teraz jeśli my sobie, czyli tak, jeśli my uzupełnimy wapń, fosfor, siarkę, cynk, no to jeszcze nam brakuje zawsze magnezu, ponieważ te wszystkie suplementy, które są sprzedawane w aptekach, one po prostu się nie wchłaniają. I teraz proszę zwrócić uwagę na to, co nam mówią producenci tych suplementów. Na każdym jest napisane, że żeby odczuć jakiekolwiek zmiany czy poprawę swojego samopoczucia po suplementacji magnezem, trzeba odczekać ile? Miesiąc, dwa, trzy, pół roku i dopiero wtedy my się poczujemy trochę lepiej. No to moi drodzy, to jest działanie placebo. To tak nie wygląda. To tak nie jest. To nie jest możliwe. Te suplementy po prostu w ogóle się nie wchłaniają, a formy magnezu, które są nam wciskane, nie działają w naszym organizmie tak, jak powinny. Jedyna forma magnezu, która jest biodostępna dla naszego organizmu, to jest chlorek magnezu. I w takiej formie trzeba ten magnez zażywać i wtedy po 3 dniach mamy już realną poprawę swojego samopoczucia psychicznego, mijają nam zaparcia, bóle głowy, skóra staje się fajniejsza, lepsza, lepiej nam się myśli. I teraz to, co jest takie bardzo ważne, jeśli chodzi o magnez, to magnez jest nam potrzebny do tego, żeby w ogóle wapń się wchłonął. I żeby potas mógł w naszym organizmie pełnić swoją funkcję. Kontynuuj. Magnez jest również nam potrzebny do tego, żeby balansować nam poziom witaminy D w organizmie. Jest to, jeśli w ogóle zaczniemy się zagłębiać w to, jak funkcjonuje ludzki organizm, to nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że my po prostu nic nie wiemy. Magnez ma ogromny wpływ na tworzenie osteoblastów i osteoklastów, czyli komórek odpowiedzialnych za to, żeby się tworzyły. No. Nie, słucham cię, ja cię cały czas słucham. Nie, bo tu są komentarze, a mnie to rozprasza. Nie czytaj komentarzy. Tak, więc jeśli my chcemy mieć zdrowe kości, jeśli my chcemy mieć zdrowy układ krwionośny, jeśli my mamy problemy na przykład z sercem, z układem krwionośnym, z kośćmi, z układem nerwowym, jeśli coś nam się dzieje w organizmie jakiegoś nie takiego, to powinniśmy suplementować magnez, ale w postaci chlorku, a nie jakichś innych udziwnionych, wymyślonych form syntetycznych. Chodzi nam o to, żeby to było bioprzyswajalne, prawda? Co jeszcze? Magnez odpowiada również za to, żeby nasze mięśnie się kurczyły i rozkurczały. A więc już tutaj widzimy, że jeśli mamy do czynienia z niezbornością ruchów, czy drżeniem mięśni, jak to jest przy chorobie Parkinsona, to mamy niedobory magnezu, prawda?
Większość takich przemian metabolicznych w naszym organizmie nie może przebiegać prawidłowo, jeśli my nie mamy odpowiedniej ilości magnezu, tak? Ale o tym się nie mówi. To są takie, to o czym ja tutaj dzisiaj wspominam, to są takie bardzo mocno pomijane aspekty. Gdzieś zakopane pod dywan, żeby tylko w ludzi wcisnąć jak największą ilość suplementów, które najlepiej ja sama produkuję i żeby to szło, tak? Natomiast o tym, co rzeczywiście można byłoby zrobić i można byłoby zrobić tanio, o tym już się nie mówi, tak? Coś jeszcze chciałam, ale mi... Spokojnie, to chwilę się napij, odpocznij. Ja bym chciał, żebyśmy przeszli do takiego tematu, który żeśmy sobie tam też wypunktowali. Co sprawi, że twoje organy usłyszą polecenia mózgu? Skąd wziąć te pierwiastki mające zdolność wstecznego przekształcania sieci krystalicznych DNA? Kochani, jeszcze jedna prośba. Poczekaj, Martusia. Jeszcze jedna prośba, bo jesteśmy z wami jeszcze 15 minut, 20 max. Proszę o tapowanie, proszę również o obserwację Marty, Zielarz podkreśnik Polska, i Marta obiecuje, że jeżeli po live będą pytania, ewentualnie jutro, to postara się w wolnym momencie oczywiście wam na wszystkie pytania odpowiedzieć. Jeżeli skończymy zakres tych pytań, które żeśmy sobie z Martą przygotowali, no to będziemy odpowiadać na wasze pytania, dobrze? Także jeszcze wstrzymajcie się z pytaniami. Czyli co sprawia, że twoje organy usłyszą polecenie mózgu? Skąd wziąć pierwiastki mające zdolność wstecznego przekształcenia sieci krystalicznych DNA? No i to jest też bardzo ciekawy temat, zamieciony pod dywan całkowicie. Jest taka substancja, która jest w antagonizmie do wapnia, moi drodzy, co wcale nie oznacza, że wapń nie jest nam potrzebny. Wapń jest nam bardzo mocno potrzebny, ale jeśli my nie mamy tej substancji, to zamiast niej wapń wbudowuje się w nasze organy i one twardnieją. I teraz my rozmawialiśmy wczoraj o szyszynce, prawda? No właśnie, też bym chciał wrócić do tematu szyszynki. No. Właśnie. I teraz to, o czym my już powiedzieliśmy wcześniej, jest również niezbędne do tego, żeby ta szyszynka funkcjonowała prawidłowo, ale do tego jeszcze trzeba dołożyć właśnie tą substancję. I teraz, moi drodzy, z jednej strony tą substancją jest krzem, ale to wszystko, co się kupuje w postaci jakichś takich dziwnych proszków, to nie spełnia swojej funkcji. Ja to wszystko testowałam, to nie spełnia swojej funkcji, absolutnie nie o to chodzi. Jest taki preparat, to jest zmielony pył skały wulkanicznej, to się nazywa minerały Schindlers. Jak sama nazwa wskazuje, są to zmielone minerały pochodzące z Ziemi. Tam, czy z tworów naszej Ziemi. I tam, moi drodzy, poza krzemem znajdziemy całą masę innych pierwiastków, które są niezwykle istotne do funkcjonowania naszego organizmu. I teraz tam jest również ruten, iryt i palat. Na podstawie badań, które zostały przeprowadzone, to właśnie ruten jest potrzebny, bo on się podpina pod końcówkę tego naszego DNA i sprawia, że ono może się regenerować. Natomiast razem z tym rutenem idzie iryt i palat, które wspomagają to przekształcanie wsteczne naszej sieci DNA. I teraz, jeśli my chcemy w ogóle, żeby te nasze organy funkcjonowały prawidłowo, żeby one nie były twarde i również, żeby odwapnić szyszynkę, to my potrzebujemy krzemu, ale potrzebujemy też tego przekształcania sieci krystalicznej, żeby cofnąć te zmiany, które w naszym organizmie gdzieś tam się zadziały na przestrzeni lat, tak? Stąd ja z tego preparatu korzystam już od 10 lat. Nie mam go przy sobie, ale jest naprawdę niewielka ilość takich gotowych preparatów, z których ja korzystam i które mogę z czystym sumieniem polecić jako działające i wspierające powrót człowieka do zdrowia. Przede wszystkim to, co jest takie ważne, to na pewno zwróciliście uwagę na to, że często nam się mówi o tym świetle, że nasza dusza generuje światło, że my jesteśmy światłem i tak dalej. I teraz, jeśli my nie mamy krzemu, jeśli nie ma tego czegoś,
co jest w stanie przekształcić naszą energię w organizmie, czyli to są te właściwości piezoelektryczne krzemu, to my nie jesteśmy w stanie tego światła z siebie wykrzesać, tak? Co jeszcze? Co jeszcze na ten temat? Jeszcze napij się wody, czy tam herbaty. Powiedz mi, napij się spokojnie, powiedz mi, ja bym chciał jeszcze wrócić do tego tematu nowotworów, tak. Bo żeśmy tak szybko zeszli do innych tematów. W jaki sposób, może to takie, nie ustaliliśmy tego, w jaki sposób ty jesteś w stanie pomóc, bo chyba to jest klucz naszej rozmowy, ludziom, którzy mają już stwierdzone nowotwory? To znaczy tak, u mnie, jeśli chodzi o te sprawy nowotworowe, to ja pomagam generalnie w planie zdrowotnej transformacji. I teraz dlaczego? Dlatego, że tam, jakby w tej usłudze, są już zawarte preparaty, które z jednej strony działają bardzo silnie regenerująco na cały organizm, to jest bardzo ważne. Te preparaty niestety nie są najtańsze, ale jeśli my chcemy mieć efekt zdrowienia i tego, żeby rzeczywiście postawić ten organizm na nogi, no to w taki sposób trzeba zrobić. Więc z jednej strony ja to wszystko już przygotowuję, kupuję i wysyłam, czyli to jest odżywienie organizmu na poziomie komórkowym. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że ja tam mam indywidualne podejście do pacjenta, ponieważ ja się tym pacjentem opiekuję przez 6 tygodni, 8 tygodni, tyle ile po prostu wymaga sytuacja. Jestem na telefonie, to są też wizyty, które są powtarzane 6-7 razy, bo w nowotworach, moi drodzy, też niezwykle ważny jest ten aspekt emocjonalny i psychiczny, bo te choroby nie biorą się znikąd. To, że my jesteśmy skrajnie niedożywieni, to jest jeden aspekt, ale to, że my mamy jakieś problemy emocjonalne, psychiczne, duchowe, że nie spełniamy się w swoim życiu, że jesteśmy w depresji z jakiegoś powodu, bo może żyjemy z człowiekiem, którego nie kochamy, który nas doprowadza do ruiny emocjonalnej, tak? Bo nikt, kto jest szczęśliwy, nie choruje na nowotwór. Na nowotwory i ogólnie jakiekolwiek choroby chorują osoby, które są nieszczęśliwe. Jestem przykładem tego wszystkiego, więc wiem, co mówię. Ludzie szczęśliwi to są ludzie, którzy są zdrowi. I teraz wyciągnięcie tego problemu na światło dzienne daje nam zrozumienie na poziomie takim mentalnym, czyli też energetycznym, skąd ta choroba u nas się wzięła. Ma to ogromne znaczenie dla tej osoby, która choruje, ponieważ jeśli ona zrozumie, dlaczego się rozchorowała akurat na ten nowotwór, a nie inny, to po tym, jak my ją wyciągniemy z tej choroby, ona już więcej na to nie zachoruje, dlatego że ten problem zostanie rozwiązany. Bo teraz, jeśli my możemy w taki sposób podchodzić do każdej jednej dolegliwości i choroby. My, lecząc się na poziomie fizycznym, wykonujemy pracę dla naszego organizmu, ale pozostaje nam jeszcze poziom mentalny, energetyczny. I teraz, jeśli my, ja to robię też w planie zdrowotnej transformacji, że to jest odtruwanie wielowymiarowe, bo co takiego dzieje się z naszym organizmem, kiedy my tam posprzątamy na poziomie fizycznym? Ten organizm dalej się zachowuje tak, jakby był zatruty. Ponieważ każda toksyna, która jest w naszym organizmie, zostawia ślad energetyczny i jeśli my tego śladu energetycznego nie ściągniemy, to organizm nadal myśli, że jest chory. I teraz niektórzy podchodzą do całego problemu organizmu w taki sposób, że leczą go tylko na poziomie emocjonalnym i wtedy powoli ciało wraca do zdrowia. Natomiast jeśli my zaczniemy od ciała fizycznego, i zaczniemy odblokowywać przepływ tej energii i to chi zacznie nam funkcjonować prawidłowo. Jeśli my sprawdzimy słabe i mocne strony organizmu i dowiemy się, bo każdy takie ma, ludzie o tym nie wiedzą. Każdy ma swoje słabe i mocne strony organizmu. I teraz jeśli my to sprawdzimy i będziemy wiedzieć, jaki organ niedomaga i jaki organ wywołał pierwotnie właśnie te wszystkie nasze choroby i przeżycia, to my możemy ten organ wzmocnić i dzięki temu
poruszymy funkcjonowanie energii. I teraz co za tym idzie? Jeśli to wszystko zaczyna nam funkcjonować prawidłowo, to zmienia się też stan emocjonalny i psychiczny tej osoby, czyli również stan energetyczny. Ona się czuje lepiej i wtedy ma w ogóle siłę i chęci do tego, żeby pracować ze swoimi emocjami. Natomiast jeśli mamy do czynienia z osobą, która jest chora, to ona najczęściej, myśląc o tej chorobie, wcale nie chce pracować z emocjami, prawda? Martusia, sekundkę. Ja Cię cały czas słucham. Chciałbym złożyć życzenia na tym live'ie naszej wiernej słuchaczce Agnieszce. Agnieszka Racis. Agnieszka od początku wspiera mnie w tym wszystkim, co robię. Jest prawie na każdym live'ie. Ja dzisiaj składałem jej życzenia w naszej grupie Anioły Stasienki. Pozwoliłem sobie Agnieszkę oznaczyć. Agnieszko, wszystkiego dobrego dla Ciebie, dla Twojej rodziny. Od nas, aniołków Stasienki, dziękujemy, że jesteś i bardzo Cię wspieramy. Dziękuję tym wszystkim, którzy tapujecie w międzyczasie. Dziękuję tym wszystkim, którzy gifty wysyłacie. Jeszcze 2-3 minutki i zaraz będziemy odpowiadać na Wasze pytania, dobra? Dobra, powiedz mi teraz tak, żeby jakby zachęcić osoby, które są na live'ie, do kontaktu z Tobą. W jaki sposób się Tobą kontaktować? W jaki sposób działasz? Jak to wszystko organizacyjnie wygląda ze Twojej strony? Jeśli chodzi o kontakt ze mną, no to oczywiście, moi drodzy, najlepiej kontakt jest na mojej stronie internetowej zielaszpolska.pl. Chyba nie będę podawać tutaj jakichś adresów mailowych czy telefonów, bo ludzie i tak tego nie zapamiętają, prawda? Nie ma to sensu. Najprościej wejść na moją stronę internetową albo na mojego TikToka, tam znajdziecie też informacje o mnie, prawda? Więc zielaszpolska.pl. Poczekaj, dodatkowo słuchajcie, Marta od wczoraj jest w grupie Anioły Stasienki i ja ją oznaczyłem w poście. Możecie też do niej pisać na Facebooku. Marta Banasiak, Zielasz Polska. Też oczywiście zapraszam na Facebooku, na TikToku. Powiedz mi teraz tak, Martusia, czy ty przeprowadzasz jakieś rozmowy telefoniczne czy online? W jakich godzinach urzędujesz? Jak do ciebie się dostać? Jak to wygląda organizacyjnie? Już mówię, ja ogólnie pracuję zupełnie inaczej niż inni terapeuci, tak? Jeśli chcielibyście się ze mną kontaktować elektronicznie, no to o każdej porze dnia i nocy, proszę bardzo. Natomiast telefonicznie do godziny 18, proszę, nie później. Później włącza się tryb nie przeszkadzać, także i tak nie mam dźwięków w telefonie. Dalej, jeśli chodzi o fitoterapię, które ja przygotowuję, to są one w większości przygotowywane online, tak? I teraz to się odbywa na takiej zasadzie, że ja zdalnie przeprowadzam wywiad, a później spotykamy się na wizycie, na której już omawiamy fitoterapię, którą ja przygotowałam. A więc wy nie marnujecie swojego czasu na to, żeby siedzieć ze mną przy komputerze i robić coś, co wy możecie mi dosłać elektronicznie, tylko spotykamy się na wizycie po to, żeby omówić już same konkrety i wszystko to, co ja dla was przygotowałam, więc oszczędzam wasz czas i wszystko inne i macie wszystko po prostu przygotowane. Dokumenty wysyłam mailem. W zależności od tego, z jakiej usługi, z jakiego rodzaju fitoterapii korzystają moi pacjenci, dostają też bardzo dużą ilość wiedzy. Ta wiedza jest zarówno w postaci papierowej, czyli dokumentów do pobrania, które ode mnie dostajecie, jak i w postaci filmów, które też ode mnie dostajecie dostęp do filmów, żeby komentarze mnie rozpraszają. Czyli tak, wiedza w postaci dokumentów i filmów. Tych filmów tam jest mnóstwo godzin, także będziecie mieli co robić przez pół roku, żeby się doszkolić i doinformować. I teraz, dlaczego ja tak robię? To jest bardzo ważne. Dlatego, że ja kiedyś sama chorowałam i mi brakowało takiego podejścia. Mnie bardzo mocno wkurzało we wszystkich terapeutach, do których trafiałam, że oni brali pieniądze, dawali mi suplementy, którymi handlowali, te suplementy nie pomagały, a ja i tak byłam w czarnej D, bo nic mi nie przechodziło i nadal niczego nie wiedziałam. Dlatego zaczęłam się uczyć
leczyć i rozwiązywać swoje problemy zdrowotne, których było bardzo dużo. Słuchajcie, posłuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Będziemy starać się tutaj kontrolować nasze zdania, które będę wypowiadał. Jeżeli są osoby na live, które przyjęły preparat medyczny, wiadomo o co chodzi, jeżeli borykają się od tego momentu z problemami zdrowotnymi, wiem, że Marta jest w stanie w dużej mierze bardzo wam pomóc. Dlatego też kontaktujcie się z Martą i moja też prośba. Po pierwsze, zaobserwujcie jej TikTok. Niesamowita wiedza, naprawdę niesamowita wiedza. Ja wiem, że Marta w tą 45 minut, ona nie da rady ogromu tej swojej wiedzy przekazać. Stąd ja się bardzo cieszę, że Marta znalazłaś dla nas czas, że podzieliła się tą swoją wiedzą. Mam nadzieję, że ludzie, którzy borykają się z jakimiś tam kłopotami zdrowotnymi, że będą do ciebie pisać, kontaktować. Jeżeli nie macie nic przeciwko, a ty też Marta, jeżeli znajdziesz chwilę czasu, możemy raz w miesiącu umówić się na takiego live'a, będziesz opowiadać, bo zawsze ktoś jest tutaj nowy, nie? I teraz ja bym, jeżeli pozwolisz Martusia, jeszcze z 5 minut pociągnął cię do kilku pytań, które tutaj w międzyczasie się pojawiają. Malutka się pyta, czy warto się odrobaczać i dzieci. No to jest kolejny temat rzeka. Moi drodzy, ja generalnie odradzam wszelkiego rodzaju terapie odrobaczające. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy o tym, nasz organizm ma taki program, za wszelką cenę podtrzymać życie. I teraz, jeśli on ma za wszelką cenę podtrzymać życie, to z jakiegoś powodu dopuszcza do siebie funkcjonowanie pewnego rodzaju patogenów w sobie. I teraz zastanówmy się, dlaczego on to robi? Skąd biorą się pasożyty? Jeśli my sobie przypomnimy lekcje biologii ze szkoły podstawowej, to my wiemy, że istnieje coś takiego jak łańcuch pokarmowy, prawda? Czyli istnieje coś, wydala z siebie jakieś nieczystości, swoje odpady, przemiany materii i tak dalej, więc musi istnieć coś drugiego, co będzie się tym żywiło. To się nazywa współżycie na podstawie komensalizmu, czyli te patogeny sobie nie szkodzą, nie wchodzą sobie w drogę, a każdy z nich ma z tego tytułu, że tam jest jakieś profity, tak? I teraz te pasożyty, najczęściej tutaj mówimy o pasożytach obłych, które są na samym końcu tego łańcucha pokarmowego. One są zupełnie niczym, moi drodzy, w porównaniu do tego, co naprawdę nam zagraża. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie są dzieci, które są posypane AZS-em, które są ciężko chore, nie są w stanie funkcjonować, bo są zarobaczone iglistą i owsikami i lamblią. A to trio potrafi człowieka naprawdę zabić. To są tak silne neurotoksyny, że ludzie tracą świadomość i jeśli porozglądamy się dookoła i widzimy takie, że tak powiem w cudzysłowie brzydko, rozpuszczone dzieciaki, które drą się i nie słuchają rodziców, to są dzieci, które są zarobaczone. I trzeba podziałać, żeby im pomóc, ale wtedy to odrobaczanie musimy przeprowadzić w sposób mądry. Bo jeśli my zrobimy tylko odrobaczanie, to później te robaki wrócą do tego organizmu dziecka czy dorosłego z jeszcze bardziej zwielokrotnioną siłą. Jest to przetestowane. Natomiast jeśli my sobie doprowadzimy do porządku układ pokarmowy, i o tym są właśnie informacje, między innymi właśnie w tej broszurze o przeziębieniach. Tam są informacje o tym, jak zadbać o siebie od wewnątrz. I jeśli my zaczniemy odpowiednio dbać o układ pokarmowy, my go wygrzejemy i tam będzie wszystko nam funkcjonowało prawidłowo, to w naszych jelitach nie będzie robaków. Organizm sam je wydali, bo tam nie będzie śluzu, który produkuje śledziona wyziębiona. I ten śluz po prostu powoduje to, takie sprzyjające warunki dla tych robali, tak? Niestrawione pożywienie, bo żołądek nie funkcjonuje prawidłowo, bo nie jest zakwaszony, tak? To idzie dalej, to niestrawione jedzenie zaczyna nam kisnąć, fermentować w jelitach. Przecież, moi drodzy, są ludzie, którzy mówią, że oni nie potrzebują zażyć środków przeczyszczających, ponieważ oni się załatwiają.
I teraz ja mam takie smoothie, które zalecam moim pacjentom, zawsze, którzy wchodzą w terapię. To smoothie jest niesamowite. Po 3 dniach picia tego smoothie, murowana wizyta w toalecie przynajmniej z 5-6 razy. I ludzie za każdym razem mnie się pytają, gdzie to wszystko było? Gdzie to wszystko się składowało? No pamiętajmy o tym, że my tych jelit mamy kilka metrów, prawda? I to nie wychodzi z nas na bieżąco. Tam się tworzą zastałe masy kałowe, które się przyklejają do ściany jelit. Te jelita nie mają swojej śluzówki odpowiednio wyściełanej, nie są zabezpieczone i po prostu te masy kałowe potrafią się przeciskać tylko przez takie niewielkie światło. Stąd dużo ludzi ma albo zaparcia, albo rozwolnienia i ten układ pokarmowy nie funkcjonuje prawidłowo, tak? Poczekaj, Martusia. Ja wiem, o czym ty mówisz, bo od 3 tygodni biorę regularnie zeolit i potwierdzam, ja nigdy, bo jestem przerażony tym, co wychodzi. Tak. Posłuchajcie, jeszcze tutaj ze 2 pytania i zwalniamy Martę, bo to jest kochana dziewczyna o wielkiej wiedzy, jak widzicie. Ja strasznie żałuję, że nie jest aż nas tak dużo, jak myślałem. Na szybciutko jeszcze tylko takie 2 pytania. Czy można dostać nowotwór po jednym z rodziców i co z tym zrobić? Nie ma czegoś takiego jak choroby genetyczne. Genetycznie przekazujemy tylko złe nawyki żywieniowe i to, co wspominałam wcześniej, przez łożysko od mamy przechodzą do dziecka wszystkie toksyny. I teraz, moi drodzy, kobiety, które chcą zajść w ciążę, ja prowadzę w filozofii jednej wizyty. I ja tą kobietę przygotowuję i oczyszczam przed zajściem w ciążę, tłumaczę, jak ona ma się odżywiać w tej ciąży i co zrobić. I to, co jest najbardziej kluczowe, to to, nikt o tym nie mówi, moi drodzy, a kobiecy organizm jest wspaniały. W okresie połogu przez 3 miesiące kobieta, jeśli zostanie dobrze poprowadzona w tym okresie połogu, może się wyleczyć ze wszystkiego. Jej organizm ma nadludzkie możliwości regeneracji, a więc kobieta w okresie połogu może odmłodnieć, wyleczyć się z dolegliwości, które miała wcześniej, może czuć się naprawdę fantastycznie pod warunkiem, że zostanie odpowiednio poprowadzona. A teraz zwróćcie uwagę na wszystkie te grupy takie dla młodych mam. Te kobiety cierpią. Te kobiety w okresie połogu cierpią, bo one nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Tymczasem są leki medycyny chińskiej, które możemy podać i które pomogą tym kobietom. Martusia, ostatnie pytanie. Za dużo jest pytań, a ja też nie chcę wykorzystywać ciebie. Jeżeli się zgodzisz, wykorzystam cię raz na miesiąc. Jedna taka prośba od Agnieszki, która ma urodziny dzisiaj. I to pytanie to już będzie ostatnie. Co zrobić, jeżeli już dziecko wymiotuje pasożytami? O Boże, no to są te sytuacje, o których mówiłam. No to trzeba to dziecko odrobaczyć. Ale zależy, ile to dziecko ma lat. Co tam się dzieje, to nie wiecie, ja nie chcę wskazywać takich jakichś preparatów do odrobaczania, nie znając sytuacji, tak? Bo jeśli dziecko ma 2 latka i wymiotuje pasożytami, no to trzeba z nim iść do lekarza, to jest bardzo proste, tak? Lekarz przepisze odpowiednie leki, dziecko zostanie odrobaczone, a potem trzeba podziałać po prostu z układem pokarmowym, żeby go wygrzać i żeby to wszystko funkcjonowało prawidłowo, tak? Zawsze jeśli mówimy o małych dzieciach i rzeczywiście objawy tych pasożytów są takie, no takie ostentacyjne, powiedzmy sobie, to lekarz musi nam przepisać dla całej rodziny leki odrobaczające. I teraz te leki, które przepisze lekarz, są znacznie lepsze od tych, które my kupimy w aptece, bo przecież te wszystkie, moi drodzy, te parazyteki, wernikadisy i nie wiadomo co tam jeszcze, przecież to nie działa, no ludzie. Zlitujcie się. Jeśli wy chcecie dla siebie środek odrobaczający, to trzeba sobie kupić samemu piołun albo najlepiej nazbierać, bo to też wiecie, te wszystkie zioła są naświetlane promieniami rentgena, więc one tracą swoje właściwości. No ale dobra, jak nie znamy ziół, to z jednej strony zapraszam wiosną, latem na warsztaty z rozpoznawania roślin, a z drugiej strony mamy sklepy zielarsko-medyczne. Piołun
zalewamy sobie winem, odstawiamy na 2 tygodnie i mamy miksturę przeciwpasożytniczą. No ludzie, rano naczczo, wieczorem przed spaniem i jedziemy z tym koksem. Ale pamiętajmy też no, o węglu aktywnym, bo jeśli będziemy wybijać te robaki, no to będą bardzo silne toksyny i będziemy się czuć bardzo źle, tak? Kochani, ja już, kochani, chciałem wam powiedzieć jedną rzecz. Naciągliśmy, gadamy prawie godzinę z Martą. Ja chciałem ci, Marta, bardzo podziękować za tą twoją niesamowitą wiedzę, za uśmiech, za profesjonalizm. Jeżeli kochani, te live'y z Martą przypadły wam do gustu, to pamiętajcie, że jeżeli Marta się zgodzi, to raz w miesiącu możemy porozmawiać. Marta odpowie na wasze wszelkie pytania. Ale co jest ważne, jeżeli macie konkretne pytania dotyczące waszych indywidualnych sytuacji życiowych, problemów, to po prostu piszcie do niej. Ja wiem, że pewne rzeczy, bo widzę tutaj komentarze, nie z wszystkim się zgadzacie. Macie prawo, że nie zgadzacie się z niektórymi tematami, to jest zrozumiałe. Ale po prostu mówię, piszcie do Marty. Jest w stanie wam bardzo dużo pomóc. Jako Celino już nie będę już zadawał pytań Marcie, bo i tak już za długo rozmawiamy. Bardzo wam, kochani, dziękuję za obecność. Ja tylko poproszę, jeżeli jest Ewelinka, ewentualnie jest tutaj Rafał, albo ktokolwiek, jakby mi mógł zrobić screena, bo bym chciał wrzucić w grupie Anioły Stasienki tego screena z podziękowaniem za live'a. Już? Nie wiem, czy ktoś zrobił. Super, dziękuję Zuzia. Posłuchajcie, ja jestem wdzięczny Marcie za to, że była, za to, że jest, za to, że sama na własnym przykładzie udowodniła, że można. I naprawdę potężna wiedza. Ja sobie zdaję sprawę, że Marta nie była w stanie powiedzieć nawet 10% tego, co wie. Za mało czasu, tak. Tak, za mało czasu, ale też dziewczyna ma swoje życie i bardzo się cieszę, że znalazła czas, żeby się z nami spotkać, żeby porozmawiać. Więcej informacji już piszcie do niej przez TikToka, czyli po prostu w ten sposób, że wpisujecie zielarz podkreśnik Polska, ewentualnie szukacie stronę internetową zielarzpolska.pl, tak? Tak, i tam są odnośniki do mediów społecznościowych też, tak, tak. No, no dobra, kochani, to ja ci, Marta, dziękuję. Jeżeli chcesz się teraz rozłączyć, no super, jeżeli chcesz się teraz rozłączyć, to po prostu rozłącz live'a. Aha. To jest takie kółeczko z taką kreską, na samej górze z prawej strony. Dobra, dobrze, to ja dziękuję. A potem ja się do ciebie jutro odezwę prywatnie, to sobie porozmawiamy, wiesz? Dobrze, ja dziękuję pięknie za rozmowę, dziękuję wam wszystkim, że byliście tutaj, dziękuję za zaproszenie w ogóle do rozmowy. I rzeczywiście, jeśli będziemy się spotykać regularnie, to ja proponuję, żeby był jeden temat albo dwa tematy, ale najlepiej jeden i wtedy będziemy mogli też odpowiadać na pytania i to bardziej szerzej omówić wtedy, prawda? Super, super. Strona ma, na YouTube powiedziała, że masz filmy. Jak znaleźć cię na YouTube? Zielarz Polska. Zielarz Polska, super. Będzie. Dobra, Martysa, to ja ci bardzo dziękuję. Rozłącz live'a, a ja jeszcze się z wszystkimi pożegnam. Dziękuję pięknie, do widzenia.